Witam, witam Was wszystkich z tygodnia na tydzień. Siódmy odcinek, 25 grudnia 2017 roku. Pierwszy dzień świąt. Nietypowo, bo bardzo wieczorową porą. Wręcz w nocy publikuję z tygodnia na tydzień ten siódmy odcinek z tego cyklu. Nie rano. Dlaczego nie rano? Być może ktoś czekał. Przepraszam. Po prostu cały zeszły dzień Wczorajsze jeszcze prace przygotowawcze a trochę mi zajęły, bo jeszcze małe takie prace remontowo-wykończeniowe w domu trwały. Potrawkowe przewieszanie obrazu, potem ubieranie choinki, wieczorza wigilina, udział w pasterce. A jeszcze wcześniej, ponieważ to niedziela, też tam byliśmy zaangażowani jako chór. No i ten czas tak zleciał. A jeszcze po pasterce poszedłem porobić zdjęcia i filmy z tych, jakby, może nie tyle co ozdób, z tych, no, waszych instalacji świątecznych przy domach. Bardzo mi się one spodobały, bardzo wam dziękuję. Zrobiłem sobie zdjęcia, zrobiłem sobie filmy, możecie je właśnie tutaj w tej chwili oglądać. I one są takie naprawdę bardzo super ciekawe i fajne naprawdę wprowadziły taki klimat to wędrowanie wieczorową porą, nocną porą powódce węglowej. Zdjęcie, które dziś jakby ma zupełnie inne znaczenie po tym, co się stało dzisiaj po południu, ale o tym później na vlogu, na moim blogu będziecie mogli zobaczyć zdjęcia właśnie z tej jakby mikro niezaplanowanej, tak troszeczkę na wariata sesji zdjęciowej wódce węglowej nocą. Fajne i ciekawe. Naprawdę można próbować coś tutaj wyciągnąć z tej wulki, ale te instalacje e, świąteczne naprawdę fajne. No, motywowałem się na tyle, że w przyszłym roku sam z moją rodziną, coś, czasami coś zaplanujemy i zrobimy, bo to naprawdę fajne. Szkoda, że nie ma śniegu. Wejdźmy jednak do cytatu minionego tygodnia. Ilość wypijanej kawy na głowę mieszkańca największa jest w Finlandii. Oczywiście cytat pochodzi z Jack Richard Zasady. Tam jest taki dział poświęcony kawie. Jest również pięć faktów o kawie. Podobno ilość spożywanej kawy w Finlandii jest przeogromna. Polska plasuje się na dwunastej pozycji, co nie jest podobno źle. Oczywiście... Co so, dlaczego w Finlandii, w ogóle Skandynawia spożywa dużo kawy. Jednak nazwijmy to mroczne okresy w ich funkcjonowaniu, prawda, mało słońca takiego, powodują, że jakby dużo takich używek energetycznych, w tym kawy dającej lekkie podniesienie ciśnienia i napędzanie człowieka do pracy jest tam, powiedzmy, naturalnie. A, no i statystyki powodują, że właśnie tam kawy, Pije się najwięcej. Dlaczego to jest takie, wpadło mi to w oko? Bo po pierwsze, z Finlandią, w jaki sposób rodzinnie jestem związany, a po drugie, jedynym prawdziwym takim amatorem może nie amatorem, takim smakoszem kawy w domu jest mój syn, nasz syn. I on potrafi smakować się w kawie. No, tak jest. Mi kawa kocha aromat, natomiast smakowo mi kompletnie nie pasuje. Pewien uraz z dawnych czasów, no i tak zostało. Wiecie, no czasami tak jest, że no nawet gdybyśmy chcieli to zmienić, no ale taki niesmak pozostał i niektórzy na przykład nie zatankują więcej, tak jak ja na pewnej stacji paliw, bo się przejechałem dwukrotnie, właśnie w zeszłym tygodniu odebrałem samochód z warsztatu po kolejnym, tym razem naszym czyszczeniu, a nie wymianie czy regeneracji wtrysków. W moim samochodzie, bo zatankowałem na pewnej stacji paliw po raz drugi renomowanej stacji paliw. Nie, nie wnikam w tej chwili w szczegóły, nie wnikam w nazwy, bo jest to dla mnie nie do udowodnienia. Mogę oczywiście spróbować nasłać jakąś kontrolę na tę stację, ale drugi raz poszło mi właśnie to i kompletnie się nie nadawało pracał Czasami jeden cylinder. No w ogóle dramat był znaczy może nie jeden, ale jeden był włączony. Był dramat. Po przeczyszczeniu takim miksturą magiczną do tego, przetrawieniu, przepłukaniu tego układu paliwowego, wymianie filtrów paliwa, wymianie filtru paliwa, silnik chodzi tak, jak chce. To takie dobre, charakterystyczne mruczenie silnika, które mówi, jest dobrze. I o to mi chodziło. Ja lubię, nienawidzę dziwnych dźwięków, nienawidzę, kiedy samochód jest popsuty, bo uważam, że jest to może nie tyle dla mnie podstawowy środek komunikacji, bo nie jest to dla mnie podstawowy środek komunikacji. Jest to dla mnie po prostu narzędzie, które jest potrzebne do przewiezienia do zawiezienia kogoś do przychodni, do przemieszczania się na działkę, czyli takie do wykorzystania praktycznego. Jeżeli nie muszę, to po mieście poruszam się środkami komunikacji masowej, tramwajem, metrem, a coś tam spadło, albo rowerem. Lubię rowerem. Odebrałem, także to było jakieś pozytywne wydarzenie, zwiększyło pewne moje możliwości działania ponownie, ale to drugi raz. Poprzednio kosztowało mnie to regeneracja w tam określonych części, wymiana na nowy końcówek, nowe przewody, oczywiście całe czyszczenie. Ale tylko dlatego, że zatankowałem na tej stacji, na której tankowałem przez wiele lat wcześniej. I naprawdę byłem mega zadowolony z tego paliwa. Przejeżdżałem 50 km więcej niż na, gdy zatankował na innych stacjach paliw. Oczywiście wszystkie biorą te paliwa z jednej bazy paliw. Natomiast kwestia, z tego co wiem, kwestia, kwestia domieszkowania, dodawania własnych, jakby receptury, że tak powiem, dodatków uszlachetniających to paliwo, to już jest odrębna sprawa. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czy zbiornik przecieka i dostaje się na do wodę? Nie wiem, ale się rozwlokłem. Tak, bo to było irytujące, bo to było kosztowne, bo to zatrzymało mój samochód na jakiś czas. Pamiętacie, jak poprzednio mówiłem o wyprawie związanej z pobraniem krwi do badań jednego z moich członków rodziny? Ponownie, tym razem miałem szansę udać się po odbiór wyników badań. Okazało się, że mogę to zrealizować w dwóch okienkach. Przy czym badania płatne były zlecone zewnętrznemu zewnętrznemu laboratorium, niezwiązanemu z laboratorium, które posiada ten jakby zespół ośrodków służby zdrowia w dzielnicy, w dzielnicach tutaj pobliskich, dziwne, bo mogłem do niego dostać kod paskowy i sobie odebrać je w internecie, pozostałe musiałem odebrać zupełnie w innym okienku. Ja m, la Boga ja po prostu nie rozumiem takiej organizacji pracy. To czym jest problem? Wyniki badań odebrać. A pani, ja, ja mogę je skserować. No, nie ja rozumiem, że mój syn ma tam kartę, ale wyniki badań chyba zgodnie z prawem należą do mnie. Ja mam dostać, to oni się mogą skserować. Mają być gotowe do odbioru. No, naprawdę to jest. Nie, nie rozumiem. Znaczy, nie muszę wszystkiego rozumieć. Albo rozumiem, tylko no, nie akceptuję takiej paranoi. Także taki zeszły tydzień był lekko zwariowany. Mój telefon padł tak ostatecznie, więc mam pewne problemy komunikacyjne, bo no bo jak rozmawiać przez telefon, w którym ledwo słyszę rozmówcę. Pomijając to, że kilka kontaktów mi jakby no zostało w starym, mam nadzieję, że uda się go naprawić. Cóż jeszcze? Prace na naszej wulce węglowej nad placem zabaw posuwają się naprawdę. Tu możemy sobie obejrzeć, jakby zdjęcia są z dzisiaj. Plac zabaw, jak widzimy, nabiera formy. I ja nie jestem pewny co do tej, jakby kory jako głównego podkładu. I miałem wrażenie, że na to coś pójdzie. Widocznie miałem błędne wrażenie. Wciąż, że to będzie taka jakaś mięciutka nawierzchnia, tak jak na innych spotykanych placach zabaw. Tutaj jest kora. Ja nie wiem, jak ona się będzie zachowywała, chyba że ona jakby zupełnie się Rozkruszy pokruszy, ale jeżeli wyschnie, ktoś na to upadnie. Nie wiem, co, czy nie będzie tam drzazgi, czy coś. Nie widziałem takiego placu zabaw osobiście. Być może takie są i są fajne i się sprawdzają. Ja nie jestem tego pewien. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, ale widać, są tam pobocznice. Zaczyna to kończyć. się. Ja mam nadzieję, że skończą do, do, jakby, do Sylwestra. Będzie to zamknięte w tym roku budżetowym, że tak powiem, no bo to również jest inwestycja miejska, a więc z funduszy publicznych, chociaż w ramach oczywiście tego całego funduszu partycypacyjnego wygrał ten projekt. Bardzo dziękuję jakby wszystkim, którzy na niego głosowali. Wiesz, nie jestem jakby pomysłodawcą, ale naprawdę jest fajnie, że powstaje, naprawdę się cieszę. To Dobre miejsce. Choć nadal będę wnioskował, żeby ten kosz przesunąć, tam zrobić jakieś coś, nie? czyli tą kostkę, czy jakieś płyty ułożyć pod tym, że można było w tego kosza tak dobrze pograć. I te święta mnie nastrajają pozytywnie, bo one nie są tylko dla mnie po to, żeby je przeżyć, bawić się prezentami. Prezenty tutaj są bardzo skromne jeden w zasadzie dla wszystkich, parę takich pobocznych, że tak powiem, przyniósł święty Mikołaj. Jest to zupełnie tak inaczej. Dla mnie staram się, żeby te święta były takim czasem wyciszenia, chociaż pracy mi nie brakuje i spróbuję nadgonić z jednej strony jakiejś zaległości, ale z drugiej strony zupełnie zmienić rytm funkcjonowania na taki inny, żeby chodzić wcześniej spać, Wcześniej wstawać, wcześniej zacząć pracę, bo dla mnie najlepiej się pracuje od godziny 8 rano do godziny 12 w południe, kiedy przez te 4 godziny potrafię się tak skupić, że mam wrażenie, że realizuję wszystkie zadania i zostaje mi jeszcze czas wolny. I to jest rewelka w ogóle, że można tak się wyrobić, bo poza tym, potem jak pracuję jakiś zupełnie z niczym nie nadążam. Więc to jest takie jedno z moich postanowień. Na nowy rok, to znaczy dokonać takiej pozytywnej zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w rytmie dnia. Bo mam takie odczucie, że jak kiedyś znajdowałem czas na pewne kwestie na taki rozwój wewnętrzny, duchowy, to znajdował się czas na wszystko i to było takie super. Z drugiej strony, potrzebuję takiego normowania. Mam bardzo dużo pracy. Mam takie zlecenie na napisanie książki technologicznej w, takim, w tym moim, jakby grajdoku technik wytwarzania. No dużo mam takich zadań, rozwój firmy, i jakby w tym wszystkim zaczyna mi powoli tego. Muszę zorganizować ten czas, żeby się udało, i chcę absolutnie rozwijać ten kanał, bo to jest dla mnie super zabawa. No, i wyzwanie 75, czyli schudnięcie do 75. No, może to będzie zredukowane do 80 kg. Naprawdę też mi to dużo dało poprzednio, jak miałem taką masę i byłem dużo bardziej szczęśliwszym człowiekiem, lżejszym. Mam całą kupę rzeczy do ubrania się na 75, 77, ale nie na 96. Jakby chcę do tego dążyć. Ale zbliża się Sylwester, zbliża się nowy rok, także dla Was. Życzę Wam, tutaj podchwycę pewną ideę, którą przeczytałem, zasłyszałem w konwersacji czy wymianie SMS-owej, jakieś na to nastąpiło, ale dziękuję autorowi, doszukam się tego. Życzę Wam, żeby wszystko, co złe zostało, się przydarzyło, żeby nie przeszło na przyszły rok, żeby nie było tego złego, co było w tym roku od siebie mogę dodać, żeby oczywiście też nie było włącznie super mega szczęśliwie, bo moja teoria jest taka, że kiedy nie odczuwamy smutku, nie smakujemy porażki, to nie doceniamy wygranych, nie doceniamy własnych sukcesów i nie umiemy się cieszyć, bo jak wyłącznie się cieszymy i wyłącznie wygrywamy, to zatracamy gdzieś to tło, które daje nam tą możliwość prawdziwej radości i prawdziwego delektowania się osiągniętym sukcesem. I życzę wam nie poddawania się w dążeniu do realizacji własnych marzeń, bo to jest naprawdę cenne. One nie muszą być wielkie. Na przykład moim marzeniem jest zobaczyć zorzę polarną. To jest moje marzenie. Zrealizuję to, mam nadzieję. Jeżeli będzie to możliwe, w planach jakoś tam jest to ujęte. Może się okazać, że pojada, nie będzie warunków pogodowych, ale to jest tak jedno z moich marzeń, żeby zobaczyć zorzę Polarną. Powiem wam, że kiedy przełamałem pewne swoje własne wewnętrzne ograniczenia, których granice, których jeszcze mam niemało, i to jest taki fajny samorozwój, nie tylko samo, ale rozwój, to jakby realizuję rzeczy, które uważałem, że na nie albo nie zasługuję, albo nie warto, albo mi się nie uda. Teraz mi się udaje, osiągnę jakieś tam powiedzmy sukcesy i to też mnie podbudowuje. Życzę Wam tego, żeby tak to się potoczyło Wasze losy w przyszłym roku, żebyście na koniec tego 2018 roku mogli powiedzieć, tak jak ja mówię, na koniec tego tygodnia następnego, że było warto, że był to dobry, ewentualnie całkiem niezły. Pomimo jakichś powiedzmy przykrości, jakichś wydarzeń, niemiłych, albo wyłącznie takich, naprawdę był energetyczny tydzień, że dał nam niesamowitą energię do życia. I tego wam życzę, nie tylko tygodniowo, ale całorocznie. I chyba tyle w tym momencie. Do zobaczenia w przyszłym roku, już, bo to wypadnie nam w przyszłym roku, tak 25 plus 7. No ewidentnie. Usłyszymy się w przyszłym roku. Jeżeli ten z tygodnia na tydzień Wam się podobało, to oczywiście proszę łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do obejrzenia innych moich produkcji, do recenzji w czytodajni i filmach, do moich vlogów. One są nieregularne, bo podchodzę troszeczkę do nich inaczej. Zapraszam do moich nocnych rozmów No to jest też tylko trzy odcinki, ale staram się znaleźć jakąś taką ciekawą formułę. No ale poza tym potrzeba czasu. Trzymajcie się raz jeszcze. Życzę wam dobrze spędzonego Sylwestra. Wesoło, radośnie. A jeżeli to w jakiś sposób jest niemożliwe, to żebyście jednak odczuli moc, jakąś radość potem ze spotkania z bliskimi i żebyście nie byli osamotnieni. Trzymajcie się. Hej thank you